Dobry wieczór, Marcin Rynkiewicz, zapraszam na Sport Studio. Będziemy szybko mówili, dlatego że mamy wiele informacji dla Państwa w naszym programie. Pozostajemy przy czwartoligowych spotkaniach. Stilon Gorzów podejmował Dąb Przybyszów. Gospodarze byli faworytem, jednak zespoły podzieliły się punktami. Padł remis 1-1 i tu ciekawostka. Obie bramki zapisano na konto Zbigniewa Malchera z Dębu. Po pierwszym gwizdku arbitra Stilon zaatakował, ale piłkarze z Podsławy nie dali się zepchnąć do obrony. Wytrzymali napór gospodarzy i szukali swoich okazji do strzelenia gola. Grający w niebieskich strojach gorzowianie także mieli takie sytuacje, ale żadna z drużyn ich nie wykorzystała. Do przerwy był remis po zero. W drugiej połowie Dąb nadal dzielnie bronił się przed atakami niebiesko-białych. Miał jednak pecha. W 57 minucie podczas zamieszania w polu karnym piłka obiła się o nogi Zbigniewa Malchera i wpadła do siatki jego drużyny. Tym sposobem gorzowianie objęli prowadzenie. Szczerze to sam nawet nie widziałem, kto to nam strzelił. Czy od nas, czy od nich wybijaliśmy piłkę i no, tak bywa, nie? Radość kibiców Stilonu z prowadzenia ich drużyny trwała do 70 minuty. Po kardynalnym błędzie Mirosława Dębca piłkę w siatce umieścił Zbigniew Malcher, któremu wcześniej zapisano trafienie samobójcze. Był remis 1-1, który utrzymał się do końca spotkania. Koledzy krzyczeli, że pusta bramka, zauważyłem, bramkarz wyszedł i z daleka uderzyłem. Nie byłem pewny, że wejdzie, ale się udało. Była piłka z boku boiska i trzeba było ją wyegzekwować w aut, ustawilibyśmy się i by było po krzyku, a ja chciałem ją jeszcze zmieścić w boisku, a jeszcze na nasz niefart tak wyszedł strzał przeciwnikowi, że nie dało się uratować. No szkoda, bo chłopacy się nabiegali jak naprawdę, a uciekają nam punkty przez taki głupi mój błąd. Goście wyjeżdżali z Gorzowa w dobrych humorach. Remis to wynik, który ich satysfakcjonował. Bramki padły, jakie padły. Widzieliśmy praktycznie mecz na 0-0, można powiedzieć, bo jedna i druga kuriozalna. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Będziemy mieli wesołą drogę do domu. No. Znacznie mniej radosne nastroje panowały w ekipie Stilonu. Cel postawiony przed tym meczem nie został w sobotę osiągnięty. Spodziewałem się czegoś innego. Zawodnicy deklarowali, że są przygotowani mentalnie. Wszystko miało być pięknie, zważywszy na tą wygraną ze Skwierzyną 3-0. Natomiast wyszło jak wyszło. No, zdecydowana nerwowość w wyprowadzaniu akcji. Przegraliśmy w pierwszej połowie zdecydowanie środek pola. I tutaj później z tego wzięły się problemy. Mamy problemy z umieszczeniem piłki w siatce. No, mam nadzieję, że ten element poprawimy. No, wypadło nam dwóch zawodników. Dwóch napastników, którzy naprawdę robili różnicę w grze z przodu. No i właśnie myślę, że tylko dlatego, że ich nie było, ten mecz zremisowaliśmy. Z trybą spotkania oglądał m.in. Rafał Cipiński. Napastnik Stilonu Gorzów pauzował z powodu kontuzji. Lekarz twierdzi, że 2 tygodnie i powinno być dobrze. No, nie wiem, bardzo chciałbym, a jak będzie, to się okaże. No. Po dwóch wiosennych kolejkach Stilon Gorzów zajmuje 8 miejsce. Dąb Przybyszów jest 12. W najbliższą sobotę gorzowianie zagrają na wyjeździe z liderem lubuskiej czwartej ligi, Szprotawią Szprotawa. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam Państwa za tydzień. Oczywiście Sport Studio równo o godzinie 22.